Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiejsza sesja chyba rozpoczyna korektę, dlatego warto o tym powiedzieć, dokąd mogą poszczególne spółki dojść w ramach takiej korekty. Natomiast na początku zwrócimy sobie uwagę na to, jak wygląda sytuacja na rynku międzynarodowym, a później przejdziemy właśnie do spółek z WIG-u 20 oraz samego WIG-u 20, aby przeanalizować sytuację techniczną. Zapraszam. Jeżeli popatrzymy sobie na euro, dolara, tutaj widać cały czas konsolidację i przestój, a to jest o tyle istotne, że tutaj polski złoty jest zależny od euro i jeżeli euro drożeje, no to wtedy polski złoty też ma się lepiej. To też później zawsze widać na dolarze do polskiego złotego, który tą korektę, czy inaczej mówiąc korelację w tym przypadku ma po prostu bardzo wysoką. Natomiast z mojej perspektywy tutaj widać, że cały czas ten poziom 3,76 jest broniony i nie chce rynek go pokonać. Dzisiaj dolar zyskuje na rynku i też polski złoty oddaje trochę pola. Więc tutaj bym zwrócił uwagę na to, że taka korekta następuje. Zobaczymy, jak ona będzie głęboka. Zawsze po korekcie można poznać siły rynku. To będzie taka prawdopodobnie, oczywiście nie mam pewności, ale prawdopodobnie taka pierwsza, większa korekta. Nie tylko na dolarze do polskiego złotego, ale na właśnie WIG-u 20 i generalnie naszej giełdzie po tych takich 3-tygodniowych wzrostach. Skąd w ogóle, tak mi się wydaje, czy jakby skąd mam takie wrażenie, że ta korekta nadchodzi? No przede wszystkim mamy właśnie 3 tygodnie z rzędu wzrostów bez większego przestoju. Z drugiej strony dzisiaj padły raporty na przykład z PZU, czy z Azotów Tarnów, czy z Ciechu wczoraj i te raporty zostały odebrane jako sprzedawanie faktów, bo wszystkie z tych spółek opublikowały lepsze raporty, przynajmniej pod kątem zysku netto, a żadna z tych spółek nie kontynuowała ruchu wzrostowego. Przeważnie było otwarcie wysoko i nastąpiła sprzedaż, czyli widać, że realizacja zysków i po tej realizacji poznamy, jak głęboko trzeba spaść, aby znowu się zainteresowało społeczeństwo kupowaniem akcji. Więc tutaj zwracam na to uwagę, więc patrząc na to też na rynki międzynarodowe, to podłoże jest, tak, bo polski złoty trochę tanieje względem dolara. Względem euro, czy względem funta, czy względem franka, tutaj sytuacja wygląda podobnie, lekkie odbicie, aczkolwiek cały czas uważam, że to jest sytuacja na razie w porządku stabilności, gdzie mamy po prostu przestój na tym rynku, bez jakiegoś bardzo ogromnego tracenia na wartości polskiego złotego. Na razie zresztą to odbicie, które dzisiaj rano obserwujemy, jest nikłe, to bardzo mała jest zmiana ceny na dolarze do polskiego złotego. Jeżeli chodzi o WIG 20 w kontekście DAX-a, to warto zauważyć, że obie te indeksy mają dzisiaj korektę, natomiast DAX od pewnego czasu stoi w takim przestoju i ten przestój się przeciąga, cały czas mamy konsolidację. Trochę słabiej ten rynek wygląda, ponieważ mamy więcej cieni od góry niż od dołu. A jak popatrzymy jeszcze na S&P 500, to widać, że była próba znowu wybicia powyżej poziomu 3630 nieudana, więc tutaj rośnie pewne ryzyko, że może się rozpędzić rynek na południe. Stąd też prawdopodobnie inwestorzy realizują zyski na polskiej giełdzie. Na amerykańskim indeksie 3500 punktów jest takim poziomem bardzo istotnym. Jak to zostanie pokonane, wtedy prawdopodobnie będziemy znowu zakładali jakieś pogłębienie spadków, być może w rejon 3420-3400 punktów jako taki pierwszy cel dla tych spadków. Wtedy DAX miałby swoją przestrzeń do spadków w kierunku poziomu około 12480, a wpierw musi pokonać opór około 12930. Nasdaq cały czas troszeczkę słabszy niż S&P 500. Pamiętajmy o konsolidacji, która jest na poziomie między 12400 a 11 000 punktów. No i Dow Jones, który radził sobie lepiej, no teraz oddaje pola znowu, gdzie wsparcia mamy na 28 930. Wybicie 30 000 punktów no na pewno byłoby bardzo pozytywnie odebrane. Więc tutaj patrząc na to z tej perspektywy oraz dodając do tego rynek złota i srebra, który niebezpiecznie spada, czyli mamy zyskiwanie dolara na wartości, gdzie mamy jednocześnie brak popytu na srebro czy złoto, no jest takim sygnałem ostrzegawczym, że tutaj ta korekta faktycznie następuje. I tutaj generalnie warto zwrócić na to uwagę, że faktycznie jest taki ruch trochę w stronę dolara. Zobaczymy, jak głęboki będzie. No i teraz przejdźmy sobie przez spółki na WIG-u 20. Zaczynamy od Alior Banku. Tutaj, jeżeli chodzi o Alior Bank, mamy prawdopodobnie rozpoczęcie tej korekty, dlatego że rynek znowu gdzieś zatrzymał się na poziomie 17,50 zł i też już od 3 sesji, teraz 4. sesja nie jest w stanie tego wybić. I w związku z tym spodziewałbym się gdzieś ruchu spadkowego w okolice poziomu 15 zł na ten moment. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale patrząc z perspektywy szczytów i den, cały ten ruch wzrostowy, który miał miejsce, nie pozwolił na ten moment na to, aby wyznaczyć ostatniego potwierdzonego dołka. Czyli na ten moment cały czas mamy jakby według strategii szczytu i dna oczekiwać na korektę około 50%, czyli poziom 14,30. Zobaczymy, jak to się faktycznie ukształtuje, ale dla mnie pierwsze wsparcie takie naprawdę istotne to jest 15,20. Po drodze jeszcze jest 16 zł, więc jakby była bardzo płytka korekta, to już na 16 zł mógłby się pojawić jakiś popyt, ale moim zdaniem te 15 zł jest takim najciekawszym poziomem. Tutaj zwracam uwagę jeszcze na wskaźnik stochastyczny, oscylator, który teraz szykuje się do też zejścia. W środę, we wtorek o 20 był taki webinar, w którym omawiałem tę strategię, więc jeżeli kogoś by to interesowało, to może wejść sobie na edukację, analizy, w najważniejsze nagrania albo w najbliższy webinar, to przy okazji też poniedziałkowy webinar będziecie mogli się zapisać, w poniedziałek o godzinie 20 standardowo webinar analityczny, natomiast tutaj we wtorek był prowadzony webinar na temat wykorzystania oscylatorów, więc możecie to nagranie sobie zobaczyć i też kiedy będę się spodziewał tutaj kupowania według tego oscylatora. Kolejnym oporem jest poziom bardzo kluczowych 18,20 zł. Wybicie tego poziomu otworzy drogę do 22, a później do 28 zł. Natomiast no na razie bym się spodziewał korekty. Jeżeli chodzi o Allegro, tutaj akurat słuszna uwaga, jeżeli chodzi o to, że od momentu wejścia Allegro do WIG 20 ta sytuacja się troszeczkę zmieniła w WIG 20. Mamy przeważnie równoważenie się, tak, bo Allegro jest spółką technologiczną, więc rośnie wtedy, kiedy jest apetyt na ryzyko. Część spółek, banki po tej rewelacji związanej ze szczepionką wróciło trochę do takiej bezpiecznej przystani, więc teraz też zyskują na wartości, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo na razie zgodnie z oczekiwaniami Allegro skończyło ruch spadkowy i rozpoczęło korektę. Jak ona będzie głęboka, no to ciężko mi na ten moment powiedzieć, ale wspominałem o tym, że ten poziom około 64 do 65 zł, czyli początek notowań, jest takim poziomem, przy którym można by było oczekiwać właśnie rozpoczęcia korekty tej fali spadkowej. Teraz mamy opory w okolicach 71-72 zł, a później 75 zł. No Allegro jest bardzo krótko na razie na giełdzie, więc ten analiza techniczna na ten moment tutaj ma dość ograniczone pole manewru. Jeżeli chodzi o CCC, tutaj rynek dość ładnie się wybronił, bo potencjał do korekty pojawił się już 12-13 listopada. Widać, że zaufanie inwestorów, że będzie lepiej, jest stosunkowo wysokie, bo po takim mocnym wybiciu aż prosiło się o to, żeby korekta była większa, ale na razie rynek tego nie zrobił. Przeszedł taki okres lekko zwyżkującego trendu wzrostowego i tutaj 20 czy 52 zł jest takim poziomem wsparcia bardzo krótkoterminowym. Natomiast wydaje się, że tutaj poziom 49 zł jest takim poziomem, który mógłby być przetestowany w formie takiego ruchu, takim cieniem i dopiero później wyciągnięcie ceny, jeżeli miałoby być wzrosty dalej na północ. Jeżeli chodzi o samą spółkę, to tak jak w przypadku banków jestem cały czas pozytywnie jeszcze nastawiony, oczywiście po jakiejś korekcie i to cały czas powtarzam od kilku tygodni. Tak, w przypadku CCC mam większe obawy o to, że ta korekta się szybciej skończy, ten ruch wzrostowy się szybciej skończy, dlatego że jakkolwiek sytuacja może się poprawić dla spółki i to, że spółka działa w internecie też jest dobre i to, że zamyka część nierentownych sklepów też jest dobre, to jednak dziura powstała po koronawirusie jest dość spora, plus była emisja akcji, więc to wszystko powoduje, że jakby perspektywy są trochę bardziej ograniczone. Ale wspominaliśmy sobie o tym i to podtrzymuję, że na razie przy tym ruchu wzrostowym, który trwa, wydaje się być poziom około 62 takim pierwszym celem, a następnie 72 i te 83 zł jako takie poziomy bardzo możliwe do osiągnięcia w jakimś impulsie wzrostowym, nawet nie oczekując tego, że będziemy mieli cenę powyżej 100 czy 200 zł. No, tutaj po tej emisji akcji, która miała miejsce, plus wynikach za pierwszy, drugi kwartał, oczekuję, że tutaj jednak będzie duży problem z pokonaniem 80 zł. Natomiast wsparcie, tak jak wspomniałem, 52 zł plus ta linia trendu, no to są takie miejsca, przy których na razie rynek się broni. Spadek poniżej, a zwłaszcza poniżej 49 zł byłoby sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli popatrzymy na CD Projekt, tutaj ja jestem trochę rozerwany ze względu na to, że ten Cyberpunk już w końcu powinien niedługo przyjść. Natomiast z technicznego punktu widzenia, bo o tym tutaj chciałbym powiedzieć, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu i rynek reaguje na wsparcie na 300 356 zł. Dla mnie bardzo silnym sygnałem do spadków, czyli jakby sygnałem mocno ostrzegawczym, byłoby wybicie poziomu 356 zł w dół. Wtedy by to znaczyło, że tutaj jednak ten popyt odpuszcza. Znowu byśmy prawdopodobnie wtedy atakowali poziom 331 zł, a niżej mamy dość taką szeroką lukę, zauważcie, mamy lukę tutaj wzrostową i taką mocną szarpaninę. Takie miejsca często są w cudzysłowie puste, jeżeli chodzi o arkusz zleceń historycznie i jeżeli byśmy popatrzyli na jakiś market profile czy cokolwiek, co wskazuje nam, gdzie historycznie były zawierane transakcje, to właśnie te przestrzenie są stosunkowo puste i często są przebijane bardzo szybko. Dlatego jeżeli by rynek zaczął spadać poniżej poziomu około 328-320 zł, to spodziewałbym się wtedy spadku w rejon około 300 zł stosunkowo szybko, czyli ten 10% ruch mógłby być stosunkowo dynamiczny. I tam mamy też dość solidne wsparcie, bo to jest 290 zł. Byłaby to już pomału prawie, no, taka 40-paroprocentowa korekta, 230 zł to by było już takie bardzo, bardzo mocna przecena, biorąc pod uwagę, że Cyberpunk prawdopodobnie będzie sukcesem. Kwestia tego, jak silnym, wydaje się, że później po takich korektach byłoby to bardzo ciekawe aktywo. Większą rozkminę można mieć teraz, tak? Czy bezpośrednio przed Cyberpunkiem faktycznie zawierać takie transakcje. Natomiast technicznie, tak jak wspomniałem, dopóki jesteśmy powyżej poziomu około 354 zł, 360 zł, czyli ten przedział stanowi teraz wsparcie, uważam, że technicznie rynek wskazuje na sygnały do wzrostów. Opory mamy na 413, a później na 432 zł. Jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, spółka zupełnie z innej beczki, natomiast tutaj jeżeli chodzi o wsparcie, to mamy 25,60 zł, później 26,56 zł, tak? Czyli te dwa poziomy stanowią nam poziomy wsparcia. Uważam, że cyfrowy Polsat jest spółką, która po, zwłaszcza tych lepszych wynikach oraz cały czas biorąc pod uwagę skalę biznesu, ma szansę na to, żeby z powrotem być w okolicach 29 zł, no i dalej wypłacać dywidendę. Tutaj ta dywidenda ostatnio wyniosła złotówkę, więc ta stopa dywidendy może nie jest bardzo, bardzo wysoka, ale z drugiej strony stała. I tutaj patrząc na to z tej perspektywy, raczej zwracałbym uwagę na poziom 29 zł jako cel, aniżeli poziomy niższe, bo tak też to wygląda. Też mamy taką linię trendu, która tutaj została wybita, tak? Więc też to dodatkowo wspiera taki scenariusz wzrostowy. Nawet te miejsca, na których jesteśmy teraz, wyglądają bardzo ciekawie do tego, aby ewentualnie ruszyć dalej na północ. Jeżeli chodzi o Dino, no Dino po wynikach mocno podrożało. Tutaj mieliśmy wyznaczoną taką korektę 38% i 50% jako miejsca wsparć. Rynek tutaj na 38,2 zareagował, ale już gdzieś ma lekkie opory znowu na 276. Dino po tych wynikach dość mocno podrożało i na razie aktywność na tej spółce się utrzymuje. Zresztą zobaczmy, jak wygląda w wykresie tygodniowym jeszcze. Cały czas poprawa wyników powoduje, że wycena spółki może rosnąć. Nie ma jakiejś wybitnej aktywności teraz na tych szczytach, więc raczej trudno powiedzieć, żeby to była jakaś mocna dystrybucja, przynajmniej na razie. Myślę, że dopóki jesteśmy powyżej szczytów na 240 zł, to cały czas spółka jest w ruchu wzrostowym, w sensie nawet takim bardzo silnym ruchu wzrostowym. Można by było się posiłkować krótkoterminowymi średnimi kroczącymi, gdzie 21-okresowa średnia krocząca historycznie potrafi w takim ruchu bronić ceny i wskazywać później rozpoczęcie korekty. Więc jeżeli ktoś posiada akcję Dino Polska i chciałby się zabezpieczyć jakoś już tak, żeby nie oddać z większości ruchu, to właśnie 21-okresowa wykładnicza średnia krocząca może być tutaj pomocna. To jest ta pomarańczowa kreska. Natomiast szukanie wsparcia do zakupów, no to w okolicach tej 55-okresowej średniej kroczącej, czyli tutaj na taki niebieski kolor zaznaczonej, ona będzie się tutaj podbijała. Na razie to są rejony około 240 zł. Zamknięcie tej luki mogłoby stanowić okazję. Jeżeli chodzi o Play, no tutaj sytuacja jest dość oczywista, czekamy na rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o wezwanie, to jakieś takie ruchy mocniejsze też były, ale generalnie te spółka powinna stać dalej w miejscu. Jastrzębska spółka węglowa. Tutaj mieliśmy mocne wybicie po informacji, że będzie dodatkowe wsparcie ze strony PFR-u. Dobicie do poziomu 24 zł i mocna reakcja, ale teraz jesteśmy na bardzo ciekawym wsparciu. Te 20 zł stanowi dla mnie takie miejsce technicznie bardzo interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze średnie kroczące, które się akumulują w tym miejscu, a po drugie okrągły poziom 20 zł, wsparcie plus jeszcze podstawa wybicia. Jeżeli rynek ma rosnąć, czyli ma być kontynuowany ten ruch wzrostowy, to nie powinniśmy spaść poniżej 19,60 zł. Jeżeli będzie spadek poniżej tego poziomu 19,60 zł, no to należałoby się pogodzić z tym, że to była raczej pułapka i ucieczka dalej na południe. Więc inaczej mówiąc, jeżeli byśmy teraz kupowali, to można się zabezpieczać pod tym poziomem, z takim buforem bezpieczeństwa do poziomu 19-20 zł. Więc tak spekulacyjnie to wygląda. Fundamentalnie, no to tutaj cały czas mówimy o tym samym, tak? Czyli generalnie na popyt na węgiel koksujący tutaj będzie zgłaszany cały czas, bo oczywiście to jest potrzebny instrument, czy potrzebny towar, natomiast też kluczowe są koszty, które teraz w COVID-zie cały czas są wyższe, jeżeli chodzi o produkcję tego węgla koksującego. JSW też ma duże zapasy, które powinno upłynniać na rynku i to powinno też pomagać w utrzymywaniu rentowności. Będzie mniejsza produkcja własna na ten moment, nie musi być aż tak wysoka, żeby dobijać do całej sprzedaży, bo mają zapasy, z których mogą korzystać. Pod warunkiem, że oczywiście ten popyt będzie rósł. Wsparcie ze strony PFR-u na pewno jest pomocne, bo spółka nie musi sięgać do swoich środków, no, może korzystać z tej pomocy państwowej. Kolejne opory, jeżeli by cena wybiła powyżej 24 zł, to mamy na 27, a później na 30 zł. Jeżeli chodzi o KGHM, to tutaj trwamy teraz w korekcie. Jest bardzo podobna sytuacja, bo mamy mocne wybicie, które jeżeli będzie wybite poniżej 138 zł w dół, no tutaj byłby to silny sygnał ostrzegawczy. Natomiast patrząc na to z perspektywy szczytów i den, ostatni potwierdzony dołek na ten moment znajduje się na poziomie 131 zł. 132,10 zł, więc nawet wybicie jeszcze tego poziomu, pomimo tego, że będzie to dla mnie sygnałem takim krótkoterminowo ostrzegawczym bardzo mocnym, czyli te 138 zł w dół, to jeszcze dopóki jesteśmy powyżej 132,10 zł, to jesteśmy w trendzie wzrostowym, więc może być jakiś cień i później podbicie ceny dalej. Kolejnym oporem jest 153 zł, a później wyżej 165, jeżeli by cena spadła poniżej 131 zł, a na razie sentyment, patrząc na miedź, patrząc na inne instrumenty, jest pozytywny, to tutaj, jeżeli byłoby wybicie jednak dołem, no to wtedy wsparcie mamy na 125, a później niżej na 115 zł. Lotos. Lotos chyba najmniej zarobił, chociaż to możemy też sprawdzić, ze spółek paliwowych. Tutaj wzrost wyniósł, chociaż nie, 40%, więc dość ładnie, niska wycena. Natomiast patrząc na to z perspektywy metody szczyty i dna, to tutaj mamy wybicie ostatniego potwierdzonego dołka, czy szczytu, przepraszam. W związku z tym teraz, jeżeli by cena zamknęła się powyżej 35,30 zł, można by było podsunąć ostatnie potwierdzone dno wyżej, bo na razie znajduje się na 25,80, czyli na tym dołku. Cały czas można traktować to wszystko jako potencjalną okazję z metody szczyty i dna, pod warunkiem, żeby cena spadła w okolice 50% całego zniesienia, czyli tutaj, czy całego wybicia, czyli rejony około 30 zł, jak sobie jeszcze zmierzymy Fibonacci. Więc generalnie tutaj sytuacja wygląda ciekawie, ta korekta, która teraz się gdzieś zaczyna, może nam dać właśnie tą okazję w okolicach 30,70 zł. Natomiast trzeba się przyglądać cenie, bo mamy trzeci dzień spadkowy, pomimo tego, że to są takie spadki bardzo, bardzo krótkie. I tutaj dodatkowo jeszcze ten poziom około 32,30 zł też jest takim wsparciem bardzo krótkoterminowym. Więc patrząc z tej perspektywy, jeżeli spadki zakończą się dzisiaj i jutro już by się pojawiały świece popytowe, to jest szansa na to, że już stąd rynek ruszy dalej na północ. Natomiast jeżeli by było inaczej, czyli rynek zacząłby pogłębiać swoje spadki, to ja bym czekał na rejon około 30 zł z pomysłem na ewentualne kupowanie, aczkolwiek do tego potrzeba było jeszcze jakiegoś odbicia od dołu, czy jakiegoś sygnału do tego, że rynek kończy ten ruch spadkowy. Więc na Lotosie dość ciasno się wszystko rozgrywa. Jeżeli chodzi o LPP, tutaj no, mocne wzrosty po wynikach, które były zaskakująco dobre, więc prawdopodobnie trwa korekta, która powinna rozpocząć ruch wzrostowy. Mamy dwa czynniki powodujące, że LPP powinno drożeć. Oczywiście cena docelowa na poziomie 10 000 zł może być trudna do osiągnięcia, tak, bo to jest historyczny szczyt, ale te 8250 czy może nawet 9000 mogłoby się na fali popytu pojawić. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, bardzo dobry raport pokazujący, że spółka sobie poradziła, tak, w tym koronawirusie i to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o drugi aspekt, to potencjalna szczepionka, czy też uwolnienie gospodarki pod tym względem, że już nie będzie żadnych obostrzeń, ale przede wszystkim w głowie ludzi nie będzie obostrzeń, no to tutaj budują to zaufanie, że może być lepiej. No, LPP sobie poradziło dużo lepiej niż CCC z całą tą sytuacją, więc też szybciej wyjdzie na prostą, jeżeli taka prosta będzie już widoczna. Tutaj wsparcia mamy na poziomie 6680 zł, spadek poniżej otwierałby drogę do 6070 zł, które mnie osobiście już by interesowały. Jeżeli chodzi o M-Bank, on wprawdzie wypadł z WIG-u 20, ale jest bankiem, który jest bardzo ciekawy, więc tutaj zwracam uwagę na taką bardzo wąską konsolidację, która jest aktualnie widoczna. Wybicie w górę powyżej 174 zł otwierałoby drogę moim zdaniem do 220. Wybicie w dołem, czyli 159 zł w dół, wtedy kierowałbym się w stronę około 145 zł i to by była okazja z perspektywy metody szczyty i dna. Orange, no spółka bardzo się waha w ostatnim czasie, wsparcie na 6 zł, opór na 7,40 i wszystko co się dzieje wewnątrz to jest tak naprawdę dość duża szarpanina. Teraz wprawdzie rynek jest w takim ruchu spadkowym, ponieważ znajduje się poniżej średnich, natomiast no nie jest to jakoś wybitnie klarowne dla mnie, więc dla mnie Orange po prostu jest takim szerokim przestoju i wybitnie ciekawej spółki w tym nie widzę. PKO SA, no spółka, którą tutaj również pokazuję z perspektywą tej strategii, czy też analizy z wykorzystaniem stochastycznego oscylatora, dlatego że już rozpoczął się ruch spadkowy, momentum spadkowe się rozpoczęło. No i takim bardzo interesującym miejscem byłby poziom około 51 zł, gdzie zbiera się średnie kroczące plus wsparcie. No i dodatkowo jak jeszcze będzie odwrócenie na stochastycznym, tak jak było na dołku tutaj na przykład, tak, czy wcześniej w tym rejonie, to mogą być to okazje krótkoterminowe, żeby próbować podłączyć się pod potencjalny ruch wzrostowy. PKO SA tutaj ma opory na 60 zł, później na 64 i później jest taka bardzo szeroka przestrzeń, która ma opory na luce cenowej, czyli między 70 a 75 zł. Natomiast potencjalnie ten ruch do 80 zł byłby możliwy, jeżeli by się pojawiły jakieś perspektywy wypłaty dywidendy i tak dalej, i tak dalej. Padło pytanie związane z sytuacją finansową M-Banku. Ja tutaj bardzo ważna kwestia jest taka, jeżeli chodzi o sytuację finansową, że ona jest określana na 3 płaszczyznach i jeżeli jest zła sytuacja finansowa, czy nawet dobra, to ona bazuje na ostatnich danych finansowych, które posiadamy, czyli w tym przypadku na 3. kwartale, to jest tutaj zapisane. Dodatkowo jest robiona analiza wskaźnikowa, to są te wartości wskaźników, które widzicie, jak rentowność, czy cena do zysku, cena do wartości księgowej i tak dalej. Natomiast jest jeszcze robiona analiza porównawcza, więc jeżeli spółki o podobnej kapitalizacji lepiej sobie radzą, no to tutaj po prostu spółka wypada na ich miejscu blado, dlatego też tą sytuację finansową ma gorszą. Pamiętajcie, że w analizie finansowej nie jesteśmy w stanie określić automatycznie perspektyw dla firmy. Dlatego w tej analizie finansowej nie widzimy tego, że spółki, na przykład banki mają najgorszy czas prawdopodobnie za sobą, że teraz rentowności będą rosły. Ciężko to określić, automatycznie się nie da, dlatego jakby do tej analizy trzeba podejść jako analiza tego, co już wiemy z raportów, a nie tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Jeżeli chodzi o PKO SA, no to już analizowaliśmy. Jeżeli chodzi o PKN Orlen, tutaj dobiliśmy w te rejony oporów na 52 zł, natomiast warto zwrócić uwagę, że tutaj rynek już rozpoczął trend wzrostowy, ponieważ ostatni potwierdzony dołek można wyznaczyć w tym miejscu, więc jesteśmy w trendzie wzrostowym, korekta o 50%, czyli do rejonu około 48 zł 50 groszy byłaby okazją z perspektywy metody szczyty i dna. No tutaj myślę, że taka korekta, jak była widoczna w marcu, jest jak najbardziej możliwa do wykonania. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spółki, to raczej skupimy się na WIG-u 20. No Famor dzisiaj podał dobre wyniki, jak też i kilka innych spółek. Natomiast no tutaj musimy się skupić na WIG-u 20, bo mamy dość ograniczony też czas na wizji. Jeżeli chodzi o PGNiG, to tutaj, to jeszcze tak przy okazji PKN Orlen. Ważna kwestia jest taka, że PKN Orlen wydaje się, jak wszystkie spółki paliwowe, zyskiwać bardzo mocno ze względu na oczekiwania, że pojawią się większe obroty, ale chciałbym zwrócić uwagę, że PKN Orlen poza kwestiami biznesowymi ma jeszcze Skarb Państwa, który czasami dyktuje warunki, jakimi PKN Orlen ma się zachowywać, więc poza sytuacją finansową i techniczną trzeba to ryzyko też dodatkowo państwowe wziąć pod uwagę. Ale to się tyczy wszystkich spółek Skarbu Państwa, w tym PGNiG-u, który dobija teraz do ważnego oporu. Natomiast jakby jest w trendzie wzrostowym, plus sytuacja makroekonomiczna sprzyja temu, tej spółce, dlatego że gaz utrzymuje się na wysokich poziomach. Cały czas jest też parcie, że tak powiem, na to, żeby z gazu korzystać zamiast na przykład ropy czy węgla, bo gaz jest bezpieczniejszym, czystszym paliwem. Może niebezpieczniejszym. Więc tutaj jakby na ten moment mamy sytuację taką, że rynek bardzo ładnie odbił, jesteśmy na oporach i teraz jakbym miał mówić, no to wsparcie jest na 4,80 i dopóki jesteśmy powyżej 4,63, to uważam, że wszystko jest w porządku i scenariusz wzrostowy jest scenariuszem bazowym. Kolejny opór bardzo istotny to jest 5,60, a później 6 zł. PKO BP, tutaj mamy najsilniejsze wybicie z banków, gdzie mamy, znaczy poza ING, ale tutaj jakby PKO BP bardzo ładnie wygląda, też spodziewałbym się jakiejś korekty, jakiejś zatrzymania, może retestu poziomu 25 zł, 20 groszy i ruszenia dalej na północ. Na razie jesteśmy w silnym ruchu wzrostowym i PKO BP sygnalizowało, że nawet jeżeli nie będzie wypłacało dywidendy, to jakiś może skup akcji własnych się pojawi, więc no tutaj widać, że sytuacja finansowa w PKO BP jest jak najbardziej w porządku. Teraz, jeżeli cena dobije do tych 28 zł, to będziemy już o krok od luki spadkowej, która też będzie stanowiła opór, podobnie jak na PKO SA. Jeżeli chodzi natomiast o PZU, to jest spółka, która bardzo ładnie się porusza już w ruchu wzrostowym. Ostatni potwierdzony dołek tutaj mam zaznaczony na 24,12 zł, ale biorąc... Aha, tak, rynek tego nie wybił. Zobaczymy, jak się rynek dzisiaj zamknie po wynikach, ponieważ jeżeli chodzi o PKO, czy o PZU, to jeżeli cena by się zamknęła dzisiaj powyżej maksimum na 25,94, to wtedy ten poziom tutaj stałby się ostatnim potwierdzonym dołkiem. Na razie jeszcze jest tutaj. Moim zdaniem wsparcia do poziomu 24,80 stanowią miejsca, gdzie można by było myśleć o PZU, o zakupie. PZU prawdopodobnie przejdzie do wypłaty dywidendy, jeżeli tylko KNF mu na to pozwoli. Chyba że pojawią się jakieś pomysły, żeby zagospodarować zysk PZU ze strony Skarbu Państwa. Te obawy, które pojawiają się gdzieś związane z wykupywaniem obligacji, nazwijmy to covidowych, to nie jest nic nadzwyczajnego. PZU posiada zawsze obligacje w swoich inwestycjach, ponieważ gdzieś musi lokować środki. No, te obligacje są gwarantowane przez Skarb Państwa i jaki stosunek do tego mamy, to jest każdego zdanie. Natomiast nie ma jakby bardziej bezpiecznych aktywów niż obligacje tutaj gwarantowane przez Skarb Państwa. Więc to, co PZU robi z takiego czysto finansowego punktu widzenia, nie jest czymś złym. Tak? Tutaj trzeba o tym też pamiętać. Natomiast kwestia jest oczywiście też taka, jakie mamy zaufanie do Skarbu Państwa jako akcjonariusza większościowego, to już pozostawiam indywidualnej ocenie. Na razie technika mówi o tym, że jesteśmy w ruchu wzrostowym, a wsparcia mamy na 24,69 i opory wyżej to 28, a później 30 zł. Jeżeli chodzi o Santandera, tutaj mamy też mocne wybicie powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu i ostatni potwierdzony dołek z kolei można by było wyznaczyć, tutaj mamy zbyt płytką korektę, więc cały czas jest tutaj ostatnie potwierdzone dno. Jeżeli by rynek wybił nowy szczyt, wtedy można było powiedzieć o tym, że mamy ostatnie potwierdzone dno wyżej. Santander przez długi czas był bardzo, bardzo złym w cudzysłowie bankiem, czy jednym z gorszych, gorzej sobie radził, ale od pewnego czasu radzi sobie też ładnie. Prawdopodobnie jakaś korekta, być może do rejonu 157 zł, to by była dość głęboka, ładna, fajna korekta do wykorzystania. Wybicie 180 zł powinno nas skierować w stronę 199 i wyżej. Jeżeli chodzi o Tauron, no to tutaj mamy moim zdaniem dość niefajną korektę, czy niefajny ruch, dlatego że można by było wyznaczyć to w ten sposób, tak? Czyli równość odcinków. I dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, czyli poniżej 2,39 zł, no to ta presja podażowa może się pojawić. Reagujemy na stuokresową średnią kroczącą. No, na razie nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, widać, że rynek ma problemy z pokonaniem tych 2,30 zł. Moim zdaniem z tego poziomu raczej nie jest to okazja wybitna, natomiast jakby cena spadła z powrotem w rejon 1,88 zł, 1,90 zł, to można by było się przyjrzeć z celami z powrotem na 2,40 zł. No i na koniec PGE, spółka, która również reaguje jak Tauron, podobnie na opory w okolicach 100-okresowej średniej kroczącej i podobnie tutaj również można powiedzieć o tym, że mamy... te odcinki tutaj, są sobie równe, więc jeżeli by cena miała iść dalej na północ, to musi wybić najpierw ten overbalance. Tutaj jeszcze troszeczkę zostało, ale też jest bardzo podobnie, więc wybicie poziomu 6,39 otworzy dopiero drogę do dalszych wzrostów. Na razie te opory są dość silne. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podobał, a teraz życzę udanego dnia, wszystkiego dobrego. Słyszymy się na podsumowaniu sesji już jutro z użytkownikami premium, a jeżeli chodzi o ING, analizowałem tę spółkę w ostatnich 2 dniach na podsumowaniach premium, więc serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, cześć!